Gonię go. Gonię! Gonię Sproucika! Chodź tu, Sprout! Lecisz! Lecisz z tą trampoliną! Go! Cześć, z tej strony Farel, witam w kolejnym odcinku z gry Brawl Stars. Moi kochani, pod ostatnim odcinkiem wczorajszym zostawiliście 26 tysięcy łapek. Dziękuję wam za to bardzo. I tak jak wam obiecałem, w dzisiejszym odcinku otworzymy wszystkie skrzynki z karnetu zadymiarskiego i wymaksujemy sobie nowego zadymiarza, którym jest pan Gale. Być może uda nam się też trafić jakiś star power. Chciałem wam teraz na szybko przypomnieć, że trwa konkurs na moim Instagramie na 5 razy karnet zadymiarski. Wystarczy, że zafollowujecie mojego Instagrama, zostawicie serduszko i oznaczycie trzech swoich znajomych pod zdjęciem konkursowym. Link do Instagrama w pierwszym linku w opisie. Jesteśmy, moi kochani, już na moim koncie. Jak widzicie, pan Gale jest na 9 poziomie, ponieważ wczoraj był live'ik i na live'iku sobie go wymaksowaliśmy i teraz będziemy czekali na star power. Sprawdźmy, co się dzieje w sklepie, mamy oferty i jest! Jest star power sprężyna! Na chwilę obecną nie będę go kupował, bo nie jest mi szkoda golda, ale postaramy się go wydropić ze skrzynek, które mam do otwarcia na alei... w karnecie zadymiarskim. Dobra, lecimy na początku od małych skrzynek, sprawdźmy, co tutaj nam wypadnie ciekawego. Otwieramy big boxa. Podwaja żetonów, teraz jakieś klejnociki, kolejna duża skrzynka, pach. Na live mnie zapytali, czy mogę pokazać, ile mam wyboostowanych skrzynek w tamtym sezonie. Już wam pokazuję, jak to wygląda. Mam jeszcze tutaj 10 big boxów oraz skrzynek zadymiarskich 100. To jest taka, na taką czarną godzinę, wiecie. Punkty. Żaden z swoich zadymiarzy nie może otrzymać 100 punkty mocy. Czy chcesz zamiast tego otrzymać inną nagrodę? Odbierzmy inną nagrodę. O kurczę, nie spodziewałem się tego, że... Kiedy nie mam punktów, to nie muszę, to będę dostawał inną nagrodę. No spoko. Czyli na golda mi zamienia. W sumie fajnie. Big box też nie. Ile? 50 punktów mocy. To będzie co? Big box, tak? Po prostu? 126 golda za 50 punktów mocy. No tak sobie, tak sobie. Wiecie, już mam całe full konto. Także będzie mi wypadał tylko w sumie i wyłącznie gold. Ale postarajmy się coś jeszcze wydropić. Czekajcie. Otrzymasz inną nagrodę, ponieważ Gale jest w twoim posiadaniu. Okej! Okay. Odbierzmy tą inną nagrodę. Znowu big boxik, 170 gold dostałem. Mega skrzynka, mega box. Yes! Pozostały przedmiot, yes! Mamy to! Nie, co to jest? Tak, gwiezdna moc do Gale'a, ja myślałem, że to jest gadżet. Ryk wichru, Gale potrafi teraz ogłuszać przeciwników swoim super atakiem i wpychać ich na przeszkody. Wow! Wow! Brzmi to naprawdę ciekawie. Powiem wam, że zyskaliśmy dzięki temu 1000 golda, bo bym go kupił w sklepie za 1000, a tak wypadł ze skrzynki. Dobra, mam jakąś teraz emot ikonkę nową. Teraz duża skrzynka. Kolejna skrzynka. Słuchajcie, może... co najbardziej bym chciał tutaj sobie otworzyć? Górną partię. Wiecie, górna partia najbardziej mi interesuje. A mogę sobie na przykład otworzyć tą emotkę? Nie, musisz najpierw zebrać poprzednie nagrody. Okej, okay. To pootwierajmy sobie to wszystko. Jeju, ile tych będzie skrzynek? Ciekawe, ile będę miał golda już na swoim koncie. Pewnie masę, ja stawiam gdzieś z 20 koła. Zobaczymy. Dobra, kolejna emotka. Gale, odblokowany, odbierz. Odbierz. Jest coś! Gadżet, sprężyna! Gale wyrzuca przyjaciół i wrogów w powietrze za pomocą podkładki sprężynowej. Ładunki na 3 mecze. Wow. Wow, ładunki na mecz 3, przepraszam, na 3 mecze. Co ja przeczytałem. Okej, okay, czyli... Moi drodzy, mamy wymaksowanego Gale'a. Pięknie. Powiem wam, że nie spodziewałem się tego, że tak szybko pójdzie. Kolejny big boxik. Te na dole zostawiam na razie sobie. Otwórzmy sobie te u góry. 500 golda. Nowa niespodzianka. Mega box. Powiem wam tak. Jest mi mega smutno, no bo kurczę. Szkoda, że nie mogę wydropić innych zadymiarzy. Ale chciałem wam, moi drodzy, powiedzieć, że Justyna fajną serię zaczęła. Założyła drugie konto naszemu pieskowi joystickowi i tam gra na tym koncie od nowa. Też będzie kupowała karnet zadymiarski, więc polecam wam śledzić tą serię, bo naprawdę będzie super. Tam będą emocje konkretne. Okej, okay, i mamy handlarza Gale'a do odblokowania w tym momencie. I uwaga, jest nowy skin, moi kochani. Jest nowy skin do Gale'a. Pięknie. Wow. Co chłop robi? Zaklina węża. I powiem wam tak, moi drodzy przyjaciele, że otworzymy sobie dużą skrzynkę ostatnią. A, nie mogę, mogę dopiero ją otworzyć, kiedy otworzę wszystkie skrzynki, które znajdują się na dole. Powiem wam tak, nie wiem, czy będę otwierał w tym momencie te dolne skrzynki, ponieważ do końca sezonu zostało jeszcze 52 dni, a mi się wydaje, że w czerwcu pojawi się nowy zadymiarz. Ten, który był ostatnio w Brawl Talku na samym końcu przedstawiony. Tu jest jeszcze dużo skrzynek, dużo megaboksów i innych różnych ciekawych rzeczy. Ja sobie to zostawię, żeby móc sobie tamtą postać od razu na początku albo wydropić,
albo wyboostować. Te skrzynki u góry też sobie zostawię, mam nadzieję, że zrozumiecie, o co chodzi, bo bez sensu, że teraz wszystko otworzył, dostał z tego pieniądze i nic nie będę z tego miał. A mi się wydaje, że zanim sezon się skończy, to pojawi się jeden albo nawet dwa zadymiarze. Serio. Moi kochani, zaczynamy, lecimy z Gailem. W ogóle jakie mamy dzisiaj wyzwania w karnecie zadymiarskim, misje? Ukończ walkę z bossem, zadaj obrażeń w starciu solo. Dobra, to zadamy obrażenia w starciu solo i lecimy. Sprawdźmy ten star power. Teraz, z tego co rozumiem, będę ogłuszał zadymiarzy swoim ultimate atakiem. Ten ultimate atak tak czy siak nie jest jakiś tam super mocny, więc zobaczymy, jak to będzie teraz wyglądało. Czyli będę dawał takiego stuna, tak? Jak Frankowi, tak? Dobra. Uwaga! Patrz, trampolino! Go odbiłem! Co to? Co to było, chłopa, trampoliną? Wybiłem, Leon był w szoku. Naprawdę ja mogę teraz stawiać trampoliny? O kurczę, kochani, jeżeli chcecie odcinek strollowania Gailem różnych graczy, 15 koła łapek, jutro odcinek strollowania graczy Gailem. Serio. Mówię wam. Tutaj zagramy sobie teraz kilka fajnych meczy, ale ten odcinek specjalnie tak nagram, żeby był pod trolla, nie? Zobaczmy, czy możemy go podjechać. Albo poczekajcie, na razie nie. Ja tu też... Czekaj, mogę tym rzucać? Nie mogę. Pana to. Hop! Nie, co się stało? Nie trafiłem, dobra. Ogłuszmy go. Został ogłuszony? Nie, żyje. Dobra, ty. Patrz, trampolina! Gdzie ta Bibi poleciała? Totalnie zmieniła target. Chciała mnie powalić, a jej trampolinę dałem pod nogi. Nie, no nie mam pytań. Chłop jest teraz w szoku, o co chodzi? Jakim cudem koleś daje trampolinę? Ty. Dobra, postarajmy się tą trampoliną tego typa wystrzelić w strefkę. Dobra, nie mam, w sumie będzie mnie obijał, nie? Okej, dobrze, że to się odbiło, bo to mogłoby się zemścić. Dobra, nie trafia, nie trafia, chłopek. Jeden gadżet w zanadrzu, więc zróbmy to tak, że postaram się zebrać dużo kubów i wtedy wyjaśnić ostatniego oponenta trampoliną w chmurę. Dobra, dobra, mamy to, mamy to. Patrzcie, nie trafia, nie trafia. Dobra, odbiłem go, odbiłem na razie. Mam życie, mam życie. Muszę wyjść, muszę stąd wyjść. Wychodź, Farel, leczę się. Wychodzimy, dobra, gonię go. Gonię, gonię Sproucika. Chodź tu, Sprout, lecisz. Lecisz z tą trampoliną, go. Co, co to ma być? Ja dziękuję, gościu, popełnił samobójstwo. Powiem wam tak, to jest coś pięknego. To jest, kurde, coś pięknego. Ja muszę zobaczyć koniecznie, czy to działa na Brawl Ballu. Idziemy na Brawl Ball testować trampolinę, moi drodzy. Lecimy z Brawl Ballem, no jestem mega ciekawy, jak to będzie wyglądało na Brawl Ballu. Postarajmy się od razu trampolinę postawić. Dobra, jest w ich kierunku, tak, jest w ich kierunku trampolina. Zobaczcie, co ja mogę teraz zrobić, chłopie. To będzie taki prank, że jest koniec świata. Strzelaj! Dobrze! Tak jest, co za akcja! Co za przepiękna akcja, nie mam pytań. Oni są w szoku przecież, że tak mogę robić. Patrz, trampolinka, chłopie. Będzie grana zara trampolina. I Farel. Aha, dobra. Koniec meczu. XD. Ile to trwało? 2 minuty 9 do końca meczu. To ile? 20... 11 sekund? Ile wygraliśmy? Nie wiem nawet, kurczę, mega szybko. Nie wiem, ile mecz trwa. Dobra, oni chcą zagrać jeszcze raz. Dobra. Ja się zgadzam. Takie szybkie mecze ja uwielbiam. Frank się też zgodził, więc lecimy. Okej. I stawiamy znowu trampolinę i chłopy są w szoku. Patrzcie, jestem już na polu karnym i tu chłopów wyjaśniam od tyłu. Ciach, ciach, ciach. Tak jest. Tak jest. Dobra, dobra, tego Daryla obijamy. Dobrze, Pamka, zgubiłaś piłkę, wariatko. Zgubiłaś piłkę. Dobra, Frank, wjeżdżasz w tą Jackie. Tak jest. Pięknie. Pięknie, że to zrobił. Tutaj sobie odbijam. Muszę nabić ulta na wariacie. Ciach, ciach, ciach. Ogłuszam typa. Dobra, odbiłem go troszeczkę. To, że już nie mam ulta, nie? To jest najgorsze. Dobra, Pamka leci. Leci Pamka. Strzelam, Pamka, podaję tobie. Podaję tobie, Pamka. Gol! Tak jest, ale to zmieściłem. Pięknie, brawo. Przecież to jest coś pięknego, ten gadżet. To jest coś cudownego. Ja już się nie mogę doczekać, jakie będą pranki z tym związane, jakie będą highlightsy na YouTubie. Przecież to będzie można tak się teraz... Aha, dobra, tik tam wciśnie, no nie wierzę, że tam tik wciśnie. Ja już nie mogę doczekać, jakie będą nowe taktyki obierane w ten sposób. Wow, coś pięknego. Dobra, tego Daryla odbiłem, ogłuszyłem. Dobra, lecę w nich. Pamka, podaj.
Tam tararam, tam tararam. No jestem prawie, że... Ajajaj, już byłem, idealny timing miałem, tylko że no niestety się nie udało, ale był timing idealny. Dobra, szybko czasu na ulta nabić, żeby odeprzeć ten atak zmasowany przez przeciwników. Odbijam ich, kurczę, piłką, nie udało się. Dobra, 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 zabijamy tą Jackie. Tak, zginęła. Muszę się uleczyć, muszę się uleczyć. I ulta nabić. Dobra, nabity ulcik. Dobra, ten tik jest jakiś zwariowany chyba, co? Dobra, Frank, leć. Leć trampoliną, Frank. Dobra, strzelam. Lecę po tą piłkę. Woo! Nie udało się, myślałem, że tak to zrobię. To było 200 IQ, że sobie wystrzeliłem z ulta i poleciałem po piłkę. Ale ta trampolina jednak jest troszeczkę za wolna i nie da się tak wyprzedzić piłki. Ale zobaczymy, może to się uda kolejnym razem. Sprawdźmy, zaraz będę miał... Aha, dobra, wygraliśmy. Wow, wow. Powiem wam, że bardzo fajny gadżet. Sztos totalny, dobra. I sprawdźmy, co my tutaj mamy. Jakiego chłopa? Piper. No dobra, Piper. Zapowiada się ciekawie, siemka, siemka. Ej, 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 nie mogę się zakręcić, dobra, już mogę. Mortko, ale rozwalaj, rozwalaj, rozwalaj. Rozwalaj skrzyneczki, pomóż mi. Dobra. I patrzcie, co ja teraz robię. Idziemy z tą Piperką do tych krzaków. Tu jest Rico Max. Stawiam tutaj gadżet i oni są w szoku, że to jest gadżet. Wow, to jednak jest B. Tu jest B. Dobra, Piperka sobie poleciała. Ja się tu schowam. Mam nadzieję, że mi nie wciśnie nic. Pyk. O kurde, niespodzianka, uciekamy! Uciekamy! Uciekam! Ult! Wyjazd mi stąd, goście, co wy gadacie? Chcieliście mnie zabić? O, trampolina! Z Mortisem uciekam trampoliną! Patrz, mój się chłop zrespi, uciekaj, Piper! Uciekaj! Nie, nie walcz, uciekaj, proszę cię, uciekaj, uciekaj, tak. Dobrze, dobrze, ja jeszcze to wygram dla was. Ja jeszcze to dla was wygram, bo jaja są straszne. Ale dla was to wygram. No, no. Po co, po co, on teraz tam ginie, chłop. Widzicie, tak jak powiedziałem, tak się to stało. Wielkie starcie, mamy jeden power cubes i mamy już trampolin. Aha, zero power cubes. No to ciekawie, to ciekawie. Dobra, Mortin, nie! Czy zapomniałem, że B tam jest, ale ona i tak czy siak, gdyby mnie urządliła, to bym zginął, no. Zagrajmy sobie jeszcze raz, ale nie z tym chłopem, bo naprawdę te gierki są przekozackie. Czekam na jakąś taką zbajerowaną mapę, gdzie będzie można tą trampoliną przeskakiwać wszystko. No jestem mega ciekawy, co z tego wyjdzie. Najlepiej na jakąś mapę zabudowaną, wtedy będzie totalna rzeźnia. Co? 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 Jak ja ją tak spaprałem? Ale szybko padła ta B. Byłem w szoku w tym momencie. Myślałem, że Jimmy pomógł. Dobra. O kurczę, B mnie zaskoczyła. Dostanę od Sprouta, będę leżał. Dobra, na szczęście ten Sproucik jakiś był omkły troszeczkę. Ale spaliłem ulta. Mamuniu. Totalnie go spaliłem. Uciekam. Uciekam gadżetem. O mały włos. Leci ktoś tutaj tym gadżetem czy nie? Trampoliną. Leci. Lecą, 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 lecą. Dobra, zginął. Ej, to jest dobry pomysł na trapa. Postawia trampolinę i każdy jest ciekawy, dokąd ta trampolina teleportuje, wystrzeliwuje. A tam Farel w krzakach. Dobra, tym razem trzeba uciec. Po co? Po co on poleciał tą trampoliną? Ja nie mam pytań. Uwaga, lecę, lecę, uciekam! 900 HP, nie? Zginąłem! Jej, Junius, szkoda! Ale to było coś pięknego tutaj. Nie mogę się nacieszyć tym trampoliną, serio, nie mogę się tym nacieszyć, więc maksujcie Gale'a, jeżeli macie możliwość, maksujcie. Celujcie w Star Power, bo to jest piękna gierka dzięki tej postaci. Ta gra się robi zarąbista. Ult! 140 tylko pije z ulta. Szkoda, szkoda, że tak mało. Myślałem troszeczkę mocniej. Dobra, tutaj Jean ma już 12 cubów. Muszę uciekać. Bo ta B... A, ta B dobrze przyciągnął. Ta B miała żądło aktywowane i by mnie ładnie tutaj uwaliła. Dobra. Sprouta w burze. Tak jest. Sproucik przeżył. No nie wierzę, ten Sprout przeżył. Jean. Dobrze. Dobrze, Jeanek. Zostałeś sam na nich dwóch. 7 sekund.
Dobra, patrz jak obronił ten sprawnie. Nie uciekaj, 3, 2, 1, jestem! Nie jestem. Dlaczego? A było tak blisko. Wow, tak wygląda, moi drodzy, gra wymaksowanym Galem. Powiem wam, że jest ta postać przekozacka. Ja za chwilkę zabieram się za nagrywanie kolejnego odcinka. Wy zostawcie 15 tysięcy łapek pod tym odcinkiem i wrzucam wam odcinek, gdzie troluję Galem używając trampoliny oraz ultimate ataku. Postaram się zagrać jakieś fajne mecze i wybrać najciekawsze urywki. Ja już się z wami dzisiaj żegnam, to macie kolejne filmy, które musicie koniecznie obejrzeć. Wbijajcie też na mojego Instagrama, do którego link znajdziecie w opisie. Tam trwa konkurs na 5 razy karnet zadymiarski. Ja już się z wami żegnam, moi drodzy zadymiarze, trzymajcie się, cześć!